twórczości Norwida zachwycamy się wieloma cytatami. Na przykład, że kto się dzisiaj w dzieje nasze wczyta, powie o naszej pospolitej rzeczy niepospolita. Albowiem szanowni poprzednicy poeci, pisarze wymowni, ośpiewali już wszelki wdzięk ojczystej ziemi, źródło każdej brzoze z włosy zielonymi, tęczę rosę i promień zorzy, co je złoci. Także mnie nie zostało jedno mieć na pieczy. Prosty, wspólny interes pospolitej rzeczy. Na Norwida w sposób naturalny byłem uwrażliwiony od wczesnej młodości, od czasów, od liceum, ponieważ fascynował mnie. Uczyłem się jego niektórych wierszy na pamięć sam dla siebie, nie na konkursy recytatorskie, w żadnym konkursie nie brałem udziału, natomiast uczyłem się dla siebie, bo wyrażały one mój światopogląd. Bo trafiały i były mną jakoś, nie? Budowały mnie. Nauczyciel miejscowej szkoły wystąpił z inicjatywą zmiany ulicy Lenina na Norwida w Strachówce. I uzasadniał to tym, że gdzieś Norwid jest wspominany w połączeniu ze Strachówką. Wydawało mi się to wprost niewiarygodne, że ta miłość mojej młodości nagle ma jakiś związek ze Strachówką. Trzeba to wreszcie raz jakoś sprawdzić. I wsiadłem w samochód, objechałem te miejscowości Dąbrówkę, Głuchy, Psulejów, tak po tych terenach wreszcie, o których było gdzieś tam wymienione w dokumentach. To znaczy głównie chyba w tekstach Wiktora Gomulickiego. Ale aż nie dowierzałem. Nie? To był nadmiar szczęścia. No dowiedzieć się coś takiego, że ta Strachówka ma taką przeszłość i taki wspaniały blask prawdy, wielkości w swoich dziejach. Nie chciałem wierzyć autentycznie. Tak jak ten z tej anegdoty o żyrafie, nie ma takiego zwierzęcia. Okazuje się, że to nie są rzeczy zupełnie nowe, tylko że nikt się tym nie interesował, że gdzieś to, choćby w opracowaniu Wiktora Gomulickiego, te fakty były znane i były gdzieś były wpisane o tym, że Strachówka na początku XIX wieku należała do rodziny Sobieskich, że Hilaria Sobieska, jej mąż Józef Sobieski byli pradziadkami Cypriana Norwida. I że na dworze w Strachówce u Hilarii i Józefa Sobieskich przebywała matka Norwida jako sierota, którą opiekowała się babka Hilaria. Że w Strachówce Ludwika Źliborska, matka Cypriana, poznała Jana Norwida, ojca Cypriana, że ich ślub odbył się tu w niedalekim od Strachówki kościele parafialnym, bo wtedy Strachówka należała do parafii w Sulejowie, to jest około 5 kilometrów, że tam w kościele Trójcy Świętej odbył się ślub i że tu zamieszkali po ślubie i mieszkali pierwsze 2 lata, ponieważ toczyła się dopiero wtedy sprawa spadkowa o majątek w Głuchach, który po 2 latach, zdaje się, odzyskali. I wtedy się dopiero przeprowadzili. Przeprowadzili się już z dwójką starszego rodzeństwa Norwida, które się urodziło tu w Strachówce. I tak jak różne dane wskazują, wyprowadzili się na ileś tam miesięcy, 3-4 miesiące przed urodzeniem Cypriana, więc jakby mówimy też, no to w takim razie początki jego, tu się począł przynajmniej ten. Tak sobie możemy domniemywać. Wiedziałem już, że to nie jest sprawa, że to nie jest przygoda intelektualna, czy ja wiem jeszcze jakaś większa, egzystencjalna, kulturowa, Strachówki, Łochowa, ale dotyczy masy tutaj okolicznych miejscowości, o których my nie wiedzieliśmy, nikt nas też nie interesował,
tym, nie próbował zainteresować, nie znał. I w ten sposób jakby to już nie jest tylko Strachówka, to już nie jest tylko Ochów, to jest jakby cała Rzeczpospolita Norwidowska. Przy czym ten, to pojęcie jakby nie miało znaczenia tylko geograficznego, przestrzennego. Tylko to pogłębianie rozumienia właściwie, kim jest poznawanie samego Norwida, odkrywanie siebie i naszej tożsamości dzisiaj. Kim my jesteśmy, że tak wielkie postacie sztandarowe w naszych dziejach my odkrywamy nagle, nie? W XXI wieku. Na tych ziemiach Norwid nabył tej swojej tożsamości kulturowej. A więc, że to nie jest coś odległego, o czym żeśmy się dowiedzieli, tylko jakimś dziwnym zrządzeniem historii, losu, opatrzności, jakby uczestniczymy jakby de facto w tym upominaniu się o Norwida dzisiaj i o upominaniu się tych ziem.